Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w drugim już odcinku z modyfikacji do Gothica 2 Noc Kruka pod tytułem Pakt ze Złem. Mamy już za sobą pierwszy taki wstępniaczek, pierwszy odcinek na naszym oczywiście kanale, więc wybieramy się w tej chwili do właściciela całego tego obozu po pozwolenie na wyjście z wioski w celu poszukania pewnych roślin, pewnych jagód. Was machst du hier in meinem Haus? Bekomme ich deine Erlaubnis, das Dorf zu verlassen? Was willst du denn außerhalb des Dorfes? Dort gibt es nichts außer den Tod und ich kann es mir nicht leisten, wenn einer meiner Arbeiter getötet wird. Ich soll Beeren pflücken gehen. Ach, also bist du kein Feldarbeiter? Ich werde dich die Beeren pflücken lassen, aber nur unter einer Bedingung. Garrett, einer unserer besten Feldarbeiter, hat vor ein paar Wochen das Dorf verlassen. Wir kommen heraus, wo Garrett ist, und ich lasse dich aus dem Dorf hinaus. Ich werde herausbekommen, wo Garrett geblieben ist. Aber sei vorsichtig dort draußen. Es wimmelt nur so von den wilden Bestien und Orks. Roi się od dzikich zwierząt i od orków. Tak, od orków. Także no musimy oczywiście na siebie uważać. Ja myślałem sobie tak na początku, że Waldek mnie wyśmieje, jak mu powiemy, że pozwolenie potrzebujemy tylko po to, żeby nazbierać jagód. Ale jednak udało się. Mamy pozwolenie, no ale musimy właśnie odnaleźć tego typa, który zaginął 3 tygodnie temu. Myślałem właśnie, że po tej po prostu sytuacji nie będzie za bardzo łatwo, żeby uzyskać sobie pozwolenie, także i tak udało się, więc pogadajmy z Aleksem, bo Alex chciał mi jakby pomóc w tej eksploracji, w tej przygodzie, w tym wyjściu. Hey, mein Freund. Was gibt's? Z wioski. Ich brauche deine Hilfe. Hast du dir die Erlaubnis geholt? Ja. Wenn wir schon mal draußen sind, sollen wir für den Großbauern den alten Geralt suchen gehen. Da sollten wir uns in Acht nehmen. Jetzt komm endlich, wir wollen los. Gut, ich war schon öfters draußen. Ich gehe voran. Dobra, fajne jest też to, że Alex będzie jakby prowadził, także myślę, że będzie troszkę łatwiej. No, wiecie, nasza postać na samym początku nie jest jakoś tam bardzo rozwinięta. Jest zerowy poziom, 15 siły, 10% w jedno ręce, także naprawdę no, trzeba na siebie uważać i dobrze, że Alex prowadzi. No i teraz tak, niestety, ale nagrywam to drugi raz. Można powiedzieć chyba, że trzeci w sumie. Jakoś pechowo wyszło. Za pierwszym razem... Lass uns lieber umdrehen. Da vorne ist ein Blutscavenger. Wir sollten vielleicht zuerst die Bären sammeln gehen. Nach Garrett können wir später auch noch suchen. Vielleicht finden wir dann jemanden, der uns bei diesem Mistvieh hilft. Dobra, krwawy sierwer, czyli na niego trzeba uważać. Już wam dokańczam. Za pierwszym razem, nie wiem, chyba 7 minut nagrałem i coś się tam stało. Za drugim razem nagrałem cały odcinek. Już mówię, przechodzę do renderowania. Zaraz pewnie będę go wrzucał. A tu się okazało, że mikrofon był wyłączony. Za każdym razem praktycznie chyba sprawdzam. So, du kannst jetzt die Bären pflücken. Ich war hier schon oft. Hier gibt es die meisten Bären. Ich halte in der Mitte Wache, falls noch eins von den Biestern in der Nähe ist. Za każdym razem chyba praktycznie sprawdzam sobie w programie, którym nagrywam dźwięk. Bo czasami jest tak, że z automatu, że dźwięk mi jakby suwak dźwięku głośności mikrofonu, czy tam gry, nie, mikrofonu, nagle się tam troszkę jakby ścisza, powiedzmy. Ale to i tak nie jest problem, bo teraz ogólnie rozdzielam sobie głos na dwie ścieżki, czyli jeżeli nawet byłby troszkę za cicho mikrofon, to bym sobie go w programie podczas edycji filmu podgłosił, także nie problem. Ale też nigdy w ogóle nie odłączam mikrofonu od kompa. Nigdy, praktycznie. No, jak kompa podłączałem całego na nowo, to wtedy tylko, nie? Tak, to ten mikrofon jest ciągle podpięty i w programie potrafi się po prostu zrobić tak, że nagle ten mikrofon się po prostu wyłączy. Jest po prostu mikrofon i jest przekreślony. I akurat teraz tak miałem, mówię, ja pierdzielę, a akurat nie spojrzałem. To jest po prostu pech, bo tak to, mówię, praktycznie za każdym razem, co to się w ogóle stało? Praktycznie za każdym razem sprawdzam, nic się akurat nie działo, teraz patrzę i był wyłączony. Ja pierdzielę, no pek, no nic się nie zrobi, no trzeba nagrać od
w początku. Dobra, fajnie. I no nic, no do 3 razy sztuka można powiedzieć, także nie ma co też tak płakać, ale no szkoda trochę tego czasu, powiem wam tyle. Co tu się dzieje? Dziwne rzeczy się dzieją. Krat szczura nam tutaj chcą ubić. Ja chcę go zabić. Dobra. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Okej, jesteś mój. Jedna bestia mniej. Nie, no to piękne wyszło. Exp za kretoszczura, bo wilk nie zabił. I exp za wilka, bo Carvalho go nie zabił, ten pasterz. Fajnie wyszło, dobra, elegancko, nie straciliśmy expa. No i nic, no niestety no wyszło tak, no i nagrywam to 3. raz, także... Hast du jetzt nicht genug, Bern? Ich denke, das müsste reichen. Lass uns erstmal zum Dorf zurück. Dobrze, w takim razie wracajmy do wioski i chyba wracanie jest jakby, możliwość powrotu jest jakby wtedy, dopiero jak podniesiemy sobie te wszystkie jagody, nie? Z tej strony i z tej drugiej strony zauważyłem, także okej. Okay. Nowego wpisu jakby nie mamy, tu jest w ogóle jakaś jaskinia, ją sprawdzimy za chwilkę. Nowego wpisu jakby nie mamy, że już te jagody wszystkie znaleźliśmy, podnieśliśmy, ale... Sam fakt jakby, że już zebraliśmy, wtedy nas zaczepia Alex, także wracajmy do wioski. Idźmy te jagody odnieść do naszej matki. I zadanie powinno być wykonane. Co tam jeszcze w sumie? A, będę musiał uzupełnić zapisy. W sumie za dużo tego chyba tam nie ma, także mogę zrobić to tak na szybko i nie będę musiał ucinać, bo znowu coś tam się odpierdzieli. Także zapiszę. Od razu tutaj wszystkich, którzy komentowali pod pierwszym. Odcinkiem, bo coś tam się w sumie tego jednak nazbierało. Dobra, tutaj. Dajcie mi delikatną chwilkę i już zaraz będziemy dalej lecieć, bo w sumie też tego nie zrobiłem w drugim odcinku podczas pierwszej i drugiej próby nagrywania, także będzie w trzecim. W trzeciej próbie w sensie, ale w drugim odcinku. Dobra. A nie, jeszcze ktoś tu pisał, ok, bo tam się mi ukryło. Dobra. Chyba to wszystko. Tak, to wszystko. Także ci, którzy pisali jakby pod pierwszym odcinkiem, no plus oczywiście wspierający, którzy mają na starcie jakby, to wszyscy. Chyba, że nie, raczej nie ominąłem nikogo. Tam ciężko było to ominąć, także jak będziecie chcieli, tam kogoś jeszcze nie ma, to dajcie znać, to tam was wpiszę. Ich bringe die Waldbären. Gut. Dann kann ich sofort Kompott kochen. Morgen kannst du dir etwas davon abholen. Das Kompott wird dich wieder stärken. Dobra, po kompot będziemy mogli przyjść tutaj rano, na drugi dzień. W takim razie, no co? Punkty nauki 15. Idziemy teraz do Kowala. Kowal nas powinien uczyć siły. Ja, willst du nun endlich das Schmieden lernen? Kowalstwo, a poza kowalstwem siła. Was kannst du mir noch beibringen? Ich kann dir helfen, stärker zu werden. Zeig mir, wie ich stärker werde. Siła, której potrzebujemy na pewno, myślę, że 10 punktów. Mamy teraz 25. Broń jednoręczna 15. Nie, przepraszam, bo przedtem mówiłem broń jednoręczna chyba 10, że na starcie mamy, a to jednak 15. Także 10, no, to znaczy 15 mamy. Dobra, weźmy 15 punktów wydajmy, bo też na starcie jakby powiedzmy, no chyba tak to wyglądało, że mieliśmy 5 punktów nauki, ale w broni jednoręcznej 15. Tak, dobra. 30 siły myślę, że jak na razie wystarczy. Alex wraca. Auf was sollte ich draußen achten? Du warst doch jetzt schon draußen. Hast doch gemerkt, wie gefährlich es draußen ist. Nie, no jest. No jest troszkę, nie? Także... Dobra.
I co też jest na plus? Rośliny, które są... No nowe nazwy, można powiedzieć, ale... Dobra, powiedzmy, że to są nowe rośliny. No i też jest taki system, można to w sumie nazwać systemem, że póki nie zjemy danej rośliny, to nie wiemy, ile ona nam leczy, czy tam many nam uzupełnia. Roślina lecznicza zawsze leczyła chyba 10. Tutaj mamy 20, więc fajnie. Nie będziemy teraz tych kolejnych próbować, tylko po prostu jak będziemy mieli tam mniej HP, to wtedy mała roślina jakaś, jałowiec, kosie ziele, także fajne, fajne nazwy. Myślę, że to też taki szczegół, ale na plus, naprawdę mi się podoba, nie? No i to też, że póki nie zjemy, to się nie dowiemy, jakby ile nam to leczy, także to jest fajne, podoba mi się to. No nic, w takim razie fajnie by było poeksplorować sobie troszkę więcej. Tu jest ten krwawy ścierwojad. No walka z ścierwojadem no może być łatwa, ale nie do końca. No tutaj nie będę oczywiście wam ukrywał, że już nie walczyłem z nim, bo no walczyłem, no wiecie, jednak tam miałem cały odcinek gotowy, także już jestem jakby po tym, ale wygląda to tak, że musimy go cisnąć bardzo, no jak to wiadomo, ścierwojada po prostu nie możemy pozwolić na to, żeby nas zaatakował. Bo on nas ma... Dokładnie. Na hita. No i tutaj mi niestety... Dobra, to nie jest to. Tutaj mi niestety zasięg broni chyba... To zepsuł wszystko. Bo jesteśmy niestety no na hita, ale... My jak go tak przyciśniemy, nie pozwolimy mu... Kurde, no teraz był szybszy. Nie pozwolimy mu nam się uderzyć, to uda nam się z nim wygrać, bo też mamy zadanie, jakby. Więc jest to, powiedzmy, w pewnym sensie obowiązkowe zabicie go. Co prawda, mogliśmy chyba kogoś wziąć, bo tam było napisane, że albo kogoś bierzemy do pomocy, albo sami to zrobimy, jak będziemy tutaj trochę silniejsi, ale... I machanie jak cepem. Ale no dobra, to już moja wina chyba. To jest najgorsze, że... O, ta, najlepiej. To jest najgorsze właśnie, że jak nagle właśnie no nie uda nam się, bo po prostu w pewnym momencie, no za późno wypuściłem, aha, najgorzej, za późno wypuściłem, no i niestety, no był szybszy. To jest jeszcze nic, jak miałem próbę przedtem, to chyba został na 2 czy 3 hity i on mi nagle ostatniego hita wywalił i zginąłem, także no musimy... Próbować i teraz jakiś krzak mnie podbił, czy co? Ja pierdzielę. Widzicie, jak to się marnuje czas na takie rzeczy? Ale no co ono? W sumie to mogliśmy go okrążyć jakby i w plecy go ciągle uderzyć, bo bym myślał, że nawet się nie zdąży obrócić, no ale... Próbujemy tak ciągle dalej. Tutaj i tak... O, dobra, będzie git. Wtedy tak nie do... Biłem, chociaż nie do końca git, bo możemy się... Widzieliście? Jakie to jest kurde chore? Nagle podbija nas pod ścianę, nie? Ja zaraz wyłączę tą grę. Jak mnie to denerwuje. Nagle nas podbiło pod ścianie, a tak to było git wszystko. No i kaplica. Co przeklęte ścierwojady. O tak, no na pewno. Mhm. A właśnie byśmy zrobili, że... Ona zaatakuje? My go w plecy? A nie, on się... Kurde, da się pewnie, ale on za szybko się obróci. Ale go jakoś mocno przycisnąłem. Te kryty jakieś poleciały często. Najlepiej, jak on jest bardzo blisko nas. Wtedy te ciosy są stuprocentowe, a nie, że... Nam jakiś tam nie wejdzie nagle. Dobra, teraz się uda na 100%. Znaczy, no, 100%. Dobra, git, udało się. Szybki zapis. Jeszcze gierkę mi wywali, będę musiał jeszcze raz to robić. Nowy wpis, tak jak właśnie mówiłem, był quest z nim. Jedno z najbardziej niebezpiecznych zwierząt, krwawy ścierwojad, blokuje nam drogę. No i jest martwy, także... mamy to jakby wykonane. Mamy, powiedzmy, spokój na takim... W samym początku tej ścieżki. I teraz można zauważyć jakieś szczurki.
Ogólnie coś tam nowego znowu podnieśliśmy. Kapelusznik, dziewidzielności, krwawy muchomor, trzylistna pokrzywa, także kamienny korzeń. Fajne nazwy, naprawdę podoba mi się. Taki, no mówiłem, szczegół, ale jak to zostało pozmieniane, to fajnie to wygląda. No i rzucają nam się w oczy szczurki. Za wiele tak naprawdę tutaj też nie zrobiłem, bo ogólnie przy tej próbie jakby jestem, można powiedzieć, więcej czasu mam zachowanego. Szybciej jakby to robię, jak już to zrobiłem troszkę. Bo tak naprawdę no wtedy w tym poprzedniej próbie nagrania tego odcinka, to zrobiłem to, co tutaj, praktycznie no co ja tam też chyba szczurki tylko wybiłem. Byłem tutaj w takiej jednej chacie jeszcze i to wszystko, myślę. Także za wiele też, żeby nie było, nie zrobiłem. Bo głównie mi też zależało na tym, żeby wam pokazać tutaj, jak ta wyspa wygląda. Bo ja tego jeszcze tutaj nie widziałem raczej. Tu jest jakiś gościu myśliwy, który będzie miał dla nas zadanie. Chciałbym właśnie wam no jak najwięcej tej wyspy w drugim odcinku pokazać. Kurde, te cholerne szczury mi się we dwójkę. Chociaż... Czekajcie... Polna bestia mnie nie goni, nie. Nie goni mnie, nie mam łuku niestety. Ciężko będzie zrobić tak, żeby pojedynczo ich odciągnąć, bo ogólnie jak jeden zacznie, no właśnie. No i właśnie, to jest to. Że zaraz mnie goni drugi. Gdzie na drzewo? Dobra, wykorzystajmy to, że jest to drzewo. Możemy zapisać szybko, bo... Okej, ten mi chciał obejść od pleców, ale niestety jego kolega już nie żyje. I tak to właśnie wygląda. Także mamy te szczurki zabite. No i jest tam widać dalej jakaś część wyspy, więc chciałbym no właśnie jeszcze tam dalej pójść. Tylko że tutaj jest... Dobra, można też chyba górą przejść. Górą też będzie coś jeszcze innego. Wow, to mi się podobało na hita. Wiecie, tutaj oczywiście no będziemy sobie jeszcze to dokładniej tak zwiedzać, ale wam mówię, że chciałbym jak najwięcej wam tej wyspy pokazać. Czy też jest jakaś szansa na jakieś nowe potwory? Może jakiegoś orka zobaczymy? Czy coś ciekawego zobaczymy? Jeszcze nie. Więc po prostu chcę zobaczyć sam. Tutaj jeszcze w sumie tak to nie byłem. Nie wiem, gdzieś do tego poziomu dobiegłem i wtedy tak to właśnie wyglądało. Cholera jagód jest, cholera w ogóle ziół wszystkich. Także to też na plus. Będziemy mieli czym się leczyć. No i dobra, tam jest powiedzmy jakby taka druga część tej wyspy. Goblin i jakieś dziwne przejście, które zostało zawalone. Wiecie co? Tak mi się zerknęło na ten most, który został zawalony. Ja ogólnie teraz ogrywam sobie Hogwarts Legacy, nie? Jak, nie wiem, czy jak dobrze się to czyta. Dobrze to czytam. Tego Harry'ego Pottera, Dziedzictwo Hogwartu, o. Tutaj pomyślałem, żeby reparo użyć, nie? No, na prawe mostu. Swoją drogą fajna gierka, naprawdę. Dla niekoniecznie może nawet takiego mocnego fana też, ale ogólnie fajna gierka. Jak można powiedzieć, mogę nazwać się w sumie dość fanem Harry'ego. I frajda jest, strasznie duża frajda, jak gra się w tą grę, gdzie jest jeszcze otwarty świat, pięknie to wszystko wygląda. Ale tu nie o tym, mam nadzieję, że no jak ktoś ogarnia, no to wie, o co chodzi, nie? O Harry myślę, że każdy słyszał. Także, dobra, no tam jest jakiś budynek, dobra, no i tak przed tym, jak tam pójdziemy, no to lepiej chyba będzie trzeba tutaj wyczyścić sobie to. No wiem, że chciałbym wam jeszcze pokazać jakby no jak najwięcej, ale niby tam jest chyba jakieś przejście, ale są tu... Tu będzie ciężko, nie. Z tej strony będzie ciężko przejść na pewno, bo są topielce. Jeżeli byśmy chcieli wrócić, to też te topielce mogą nas zahaczyć. Udałoby się pewnie jakoś tam obejść czy coś i podpłynąć, ale... Ta część jak na razie zostawmy tą na tej części. Tu mniej więcej wiemy, jak ona wygląda. Poróbmy sobie tu wszystko, powybijajmy te potwory. I wtedy wyruszymy sobie na tą drugą część. O, widzicie, jak kurde jaskinia jakaś ukryta?
Tu jest jakiś gościu. To bandyta? Alvarez. Hey. Rauschen, Wellen, Sand. Was? Rauschen, Wellen, Sand. To jakiś odklejeniec. Dobra, ja tu wrócę. Ci pokażę. Wrócę silniejszy. Do młodych będzie mi tu startował. Czyli do mnie. No dobra. No i tutaj ogólnie można zauważyć, nie wiem czy zauważyliście czy nie, ale potwór potworowi jakby nierówny. Jest taki leśny kretoszczur na przykład i drugi taki sam leśny kretoszczur. Jeden jest troszkę mocniejszy, drugi troszkę słabszy. Exp chyba też się różni, powiem wam. Ale tu nie jestem pewien, ale wiem do końca na pewno, że jeden kretoszczur może być troszkę silniejszy, drugi troszkę łatwiejszy. Także to też fajnie. A nie jest w ogóle nic napisane, że to jest jakiś młody, czy coś takiego, nie? Kretoszczur. Także fajnie to też wygląda. Fajnie, fajnie to zostało zrobione, bo do końca nie wiemy tak na 100%, czy będzie no właśnie akurat ten jakiś łatwiejszy, że go tam zdejmiemy na 2-3 hity, czy trudniejszy, który zejdzie nam na 5-6 hitów, nie? Także tu jest jeszcze ta jaskinia, którą chciałbym zobaczyć. Możemy na przykład sobie teraz spróbować jakiegoś nowego ziółka. Roślina lecznicza. Dobra, coś się zepsuło ewidentnie i nie pokazuje nam... Okej, teraz pokazuje. Roślina lecznicza nam leczy 20. Moglibyśmy spróbować jeszcze coś nowego, nie? Zjeść na przykład leśna jagoda. Leczy nam 10. Fajnie. Także poznajemy sobie to w taki sposób. Fajnie to wygląda. Kretoszczury. Pojedynczo. Najlepiej. Leśny kretoszczur. Szybki. Dobra, też tak przesadziłem, żeby spamować go tym atakiem, ale dobra. Ale szybki strasznie był. Także widzieliście. Kretoszczury czasami groźne potrafią być. Napiszmy sobie. No i widzicie tutaj? Było można zauważyć. Chociaż tutaj nie byłem akurat na 100% pewny. Ale no za... Tak, exp też się różnił. Za tamtego było 50, za tego 70. No i ten był... Chociaż... Tamten jakby był silniejszy, bo te kryty, albo to były zwykłe hity, ciężko powiedzieć, ale była tu jakaś różnica ogólnie, jak biliśmy się z nimi. Kiepski miecz. Na 20 siły 45 obrażeń. Elegancko. Mamy 10, nie, 15 obrażeń więcej. No i jeszcze nam z tą siłą, którą się wyuczyliśmy, 15 plus, fajniej to wygląda, także git. Tak naprawdę tutaj... Tą pierwszą część na samym początku po wyjściu z wioski mamy dość dobrze wyczyszczoną. Możemy spróbować pójść jeszcze tam, bo ciekawi mnie to miejsce. Tam jeszcze nie byłem, powiem wam tak. Orkowy namiot. Chmielna jagoda. O, jaka ciekawa jagódka. Orkowy namiot. Dobra, czyli wiemy raczej, co tam spotkamy. Ale podejść, sprowokować może delikatnie tego orka troszkę? Nie, nie będziemy prowokować, tylko po prostu wiecie. No i jest ork. Nawet jest wilk na górze, także jak ork mnie nie zabija, to wilk mnie dobija. Albo na odwrót. Ale nie będziemy tam zbyt blisko tak podchodzić, nie ma co go tam, wiecie, denerwować tego orka. My tam wrócimy jeszcze. Mikstura. Krótkotrwała mikstura szybkości pozwala na krótki okres czasu zwiększyć prędkość na 20 sekund. O, no też nowość w sumie. Ale fajnie, że takie coś istnieje. Chyba, że to była ta mikstura, chociaż nie wiem, ale raczej no też nie miałem tej mikstury, także gdzie się musiałem zebrać.
No to teraz, tak patrząc właśnie po tym, że tak to wygląda tutaj, na tej pierwszej części, to będziemy, myślę, wybijali sobie te potwory, które jak na razie tak, no nie sprawiają jakiegoś tam większego problemu, czyli kretoszczury, ścierwojady, te polne bestie, właśnie zobaczymy też te szczurki, a to pielce, które tu były w większej ilości, to sobie zostawimy jak na razie. Wrócimy do Chmielna Jagoda? Dobra, wracamy z powrotem. Musiałem na chwilę zatrzymać nagrywanie. No i efekt upojenia, powiedzmy, jakbyśmy no bardziej zajarali coś takiego, nie? Ale tutaj mamy taki efekt, jakby no niby, że się coś tam czymś schlaliśmy. Jałowiec. 5 nam leczy, możemy teraz popróbować więcej. Liść melisy. Tylko, że nie chcę tak za bardzo. Dobra, jak już mamy. Mała roślina, premia do many, liście melisy, 17, okej. Okay. Kozie ziele pewnie też mana, dokładnie 20. Tego jak na razie nie jedzmy, piekielnik. 5 leczy, okej. Okay. Co jeszcze możemy sprawdzić? Możemy tego kapelusznika. 8. Krwawy muchomor nie zabije nam, to znaczy nie zabierze nam HP? 12 leczy, dobra, krwawy muchomor nam leczy. Okej, okay. Czyli wiecie co? Jak już mówiłem, te topielce sobie zostawimy, bo one na pewno będą silniejsze, także wrócimy sobie też jeszcze do wioski. Z tym zaraz sobie pogadamy też. Wrócimy sobie jeszcze też do wioski po prostu. Pogadamy tam tak dokładniej z tymi ludźmi, bo na pewno jeszcze jakiś quest jest do odebrania, to jest pewne. Zapiszmy sobie i ogarniemy sobie to. Okej, okay, fajnie, bo poszła jedna. Fajnie, bo też krótszy, jak, znaczy dłuższy już mamy zasięg. Polne bestie. Dobra, no spokojnie. To bez kryta leciały hity, także bardzo dobrze nam tutaj z nimi pójdzie. I wrócimy do tej wioski, mówię, weźmiemy questy jakieś, porobimy je i będziemy troszkę silniejsi, także sobie do tych topielców też później wystartujemy. Wiecie, tak, nie ma co też tak na siłę, wiecie, zaraz całej wyspy sprawdzić, tylko jakby pewną część chciałem zobaczyć. Jak to wygląda, na spokojnie walka z wilkiem. No wilk już tutaj jest trudniejszy, ale dobra, wyszedł kryt. Wilk 60 expa daje, 20 mniej niż polna bestia, był trudniejszy. No, bywa i tak. Dzik też może być nie do końca łatwym przeciwnikiem, ale no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jakoś tak odpowiednio, jak będziemy podchodzić sposobem, a nie spamem, jak to czasem robię tym biciem, to wtedy, kiedy on jakby będzie atakował, będziemy my atakować i on będzie odskakiwał, to poradzimy sobie na spokojnie z nim. Także mówię, jak na razie sobie to skończymy i tak wstępnie tak poznaliśmy. W ogóle też się akurat ciemno robi, także spoko, z tym gościem miałem pogadać, ale dobra, to spokojnie. Wstępnie mówię, tak to wygląda na początku ta wyspa, wyszliśmy sobie. Mam nadzieję, że teraz też nic mi się nie zepsuło, bo już w ogóle bym się popłakał chyba, jakbym miał jeszcze raz to znowu nagrywać. Ale no nic. I też właśnie co mówiłem, zostawiam sobie zawsze save'y z początku odcinka i to jest właśnie piękne, bo teraz nie musiałem się z niczym tam pierdzielić i na przykład dogrywać głos do gotowego odcinka, tylko wracam sobie na początku save'a odcinek z początku jakby odcinka. Mamy to od samego początku, także... Ale teraz pomieszałem, ale ogarnęliście chyba, nie? Po prostu mam jeden jakby save w razie czego zostawiony, czy tam dwa z samego początku odcinka i nie nadpisuję go, póki nie jestem pewien, że jakby odcinek jest gotowy. Także mówię, jak na razie na tym sobie skończymy, pójdziemy się przespać, pogadamy sobie z tymi ludźmi jeszcze tutaj i kiedy my ten pakt ze złem podpiszemy? Myślę, że niebawem i będzie myślę, że coraz ciekawiej, także... Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam komentujących, chcecie być na slocie, dajcie znać. Dziękuję wam bardzo też wspierający za to, że jesteście. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka, cześć.